Hej, cześć, siemanku wam z tej strony Lukasek, witam was w grze Project Zomboid. I... co mnie bijesz? Tutaj chcę bić. Niestety nie mam żadnych antybiotyków. Niestety za późno do naszego przyjaciela. Ty mnie zaatakowałeś. Co latasz w slipach? Baczność, żołnierzu. You're talking to me? Nie bzykajmy się. Włącz PvP i cię zabiję. Z zimną krwią. Jestem takiego zdania, żeby go zabić. Nie może pozostać żywy. Ale czemu chcesz zabić naszego najlepszego przyjaciela? Bo on jest chory. Nie rozumiesz, że się przemieni? Nieważne. To wciąż jest nasz przyjaciel. I tak się zabiłeś przemieni. Zabiłeś mojego przyjaciela. Jak się przemienię, to zagryzę was wszystkich. Tak się przemieni. Nie rozumiesz tego. Ja cię zastrzelę zimną krwią. Nie możesz nas pogryźć. Stój! Odłóż pistolet! To ty odłóż pistolet. Kluczyki do poloneza już! Jak twoja choroba w ogóle? 82. Możemy w sumie, żeby przyspieszyć, możemy iść wszyscy spać. No to ty śpisz już u Lukaska. Nie, bo on mnie zagryzie. No co ale ty? Będziesz spał, ale ty będziesz ze mną spał. Ale spokojnie, ja będę sickness monitorował, jak będzie tam 90 ileś tam, 95 czy 96, to powiem, że... Już czas. Dobra, laj. Chcę zjeść, no już jestem głodny. Jestem głodny, Eddie. Jestem głodny, Eddie. Dobra, idziemy spać w takim razie. Ja się zamykam, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ej, ale czemu mnie zostawiasz samego... Chodź, Lukan. Chodź, Lukan. On ale nie możesz... Nie. Nie możesz być przy nim. Inaczej, weźcie tą sypialnię. Do pokoju. Dobra. No gdzie do mojego pokoju, no? Jak ja wyczyszczę potem swój pokój? No to właśnie dlatego jakby co to... Dobra, spać, panie. Do kuchni. W sumie jest kanapa. A few days ago. One day later. Wracaj tu, bo strzelam. Stój, bo strzelam. Nie, ja cię zabiję. Ja cię zabiję siekierą. Tak jak na survivalistę przystało. Nie dostaniecie mnie żywego, tanio skóry nie jest przesengan. Idź ty głupi. Ciule, gdzie jesteście? Ganiamy się. W samych majkach po łące. Pedały. Chodźmy do światła, żebym widział, jak ci strzelam w łeb. Chcę spojrzeć, rzeć mu w oczy, kiedy będę mu wręczał mandat. Nauka pójdzie w las. Jak przeskakujesz, no krwawisz. Ale co za debil? Co ten ciul zrobił? No nie, właśnie zakrwawiony do domu, zakrwawisz nam. Gdzie, co ty mi z tym taki zombiak, co ty mi z tym bufetem, wąski? 99%. Mateusz to wąski. O nie, umarł. O nie, umarł, co się stało? Zabijamy go. Butujemy dziada. 86 zombie zapierdolimy. Cicho. Teraz wprowadzą widzów w nastrój. To była bardzo ciężka śmierć. Najlepszy przyjaciel to został. Ta co? Nawet nie miałem okazji, muszę zajarać teraz. I ciągle głodny chodził. Wżerał na wszystko z lodówki. Wypalał fajki. A na koniec nasze, ale bardziej brakowało jego narzekania. Musimy zrobić tylko jedno. Masz łopatę? Go. Mamy łopatę chyba. Nie wiem, idę zobaczyć. To straszne. Straszne. JK, do not let, do not... JK, do not... Cicho! Cicho, ciebie tu nie ma. Ty nie żyjesz. Nie żyjesz, kto to mówi? Szpatułkę JK, mam. Młot wybudowy. Mamy łopatę? Wciąż słyszę jego głos. Oh no, the voice is not back. Oh no. I kurwa, jakże to nie zamknięte. A ty możesz się odrodzić? Teraz? Ja już jestem kurwa w domku przecież. Dobra. Czyli musimy mu jeszcze pogrzeb zrobić, a nie mamy łopaty. Aha. Jadę po łopatę. Kopcie łapami. Czekaj. Zaczekaj na mnie.
Znaczy, zaczekaj, nie mieć, musimy go pogrzebać. Razem to zrobimy. Tylko nie rozwal się na drzewie, żebyśmy i my nie zginęli. Dobrze, zginiemy się. Zginiemy się. Ej, ale w sumie tu może być fajne miejsce na chatę. Gdzie? Zaparzę se herbatę. Nie, nie żadne lat. I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi. O Boże, kto to? Był sobie pewien shop. Ej, ale to jest fajna lokalizacja, moim zdaniem. Trzeba będzie ściągnąć... O, jest jedzenie. Młot... Znalazłem łopatę! Ja przeniosę ciało. Dobra, Lukasek, ty bierz... Manowy Mateusz bierze go za lewą nogę, ty za prawą, a ja za środkową. Dobra, kopaj. Albo daj mi łopatę, ja to zrobię. Wybacz, mój najlepszy przyjaciel. Lukasek... Wykopię mu grób. Pogrzeb ciało. Zakop. Zasyp grób. Zrobisz krzyż? Łukasz, szybko, chodź tutaj. Ducha zobaczyłem. Zobacz, duch. Jezu, Jezu, co, kto to? Jezu, Jezu. Nie, to nie może być prawda. O, kolejny baseball. To nie może być prawda. Ja nie mogę uwierzyć, że popełniłeś samobójstwo. Jak mogłeś popełnić samobójstwo? Zik, jak to się stało? Co tu robi Remius? Nie wiem, Luke Taylor. Naprawiam łóżko. Naprawiam łóżko, czyli tutaj możemy wszystko zdemontować, tak? Ja demontuję, bo ja jestem stolarzem. Moje nazwisko zobowiązuje. Jestem elektrykiem. Wszystko, co elektryczne, to lampkę rozmontuję. Dobrze, jesteśmy ekipą remontową, która... Nasz stary dom. Nasz stary dom. Ekipa ale remontowa, dom... twój stary dom. Twój stary dom. Twój stary dom. Twój stary to dom. Dobra, bardzo, dobra, możesz tam tu szafkę rozmontować. Telewizor, dobra, panie, telewizor nie, tam nie. Mamy? Właśnie dlatego i mamy jakby co, ale ja zobaczę, bo teraz na razie musimy wszystko poprzemieszać, więc ładujemy wszystko do tych... Do auta. Do samochodów i przemieszczamy się. Ja przedwczoraj rozjebałem telewizor. Ja przedwczoraj rozjebałem telewizor. Lukan, zabandażuj Lukana. Co ja tu mogę jeszcze rozmontować? Co tu jest elektrycznego? Lodówka, ale to tego spawarkę byś potrzebował. Ja będę od spawania. No to już będzie nagły atak spawacza? Dobra, zbieramy wszystko i zmieniamy lokalizację. Żeby to było takie proste. To nie jest takie proste, a wręcz przeciwnie. Ja wszystko co swoje to w zasadzie wziąłem. Ty co tu się odjebało? Co to było? No i z gałganem i co się stało? Co się odwaliło? Ty samochód się zrespił na mnie. Nie zrespił, po prostu nie poczekałeś, aż ja się ładnie, pięknie przedstawię, żeby było miejsce. Ale ty standardowo lecisz na pałę, jak to zrobiło. No nie, zrespiło się na mnie to auto. Gdzieś to auto było tu cały czas. O, brawo. Dawaj, Lukan, jedziemy. Nie ma sensu tego wsadzać do bagażnika, skoro będziesz prowadził, nie? Dawaj, bo ja mam głód, pragnienie praktycznie na 50%. Chcesz usłyszeć fraszkę? Asza, czemu nie? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Matos, Matos, ty chuju. Kurwa. Dobra, te prześcieradła, które są na drzwiach, w zasadzie wszystko z okien trzeba... Zabarykadujemy. Wziąć. Te okna są akurat zabarykadowane, to jest spoko. Halo? Można barykadować z jednej i z drugiej strony. A gdzie tu jest wejście na górę? No tutaj. Tutaj. Zobacz, tam jest pokoi. O kurwa! O kurwa! Gryz mnie.
To będzie twój pokój. No to spoko, ja sobie to tutaj wszystko rozmontuję. No, zostawię łóżko. Się postawi ta. Zajebiście. Gdzie jesteś? Ty mówisz, że to jest mój, tak? W kuchni, no. Dobra. Zasłońcie okno w kuchni. A ja się z wami żegnam, z tej strony był Lukasek. Zapraszam do kolejnych odcinków.